Prezydent starostom i tak w koło. A teraz jaki porządek, że likwidują ją dzieci, nikt nie pyta o zdanie nikogo? To jest porządek się nazywa? Gdzie dzieci? Miasto, jeden na drugim, po 30 w jednej klasie, 10 klas pierwszych, drugich. A podobno nie ma nie. innego wyjścia. Tak, nie ma. Szkoda, pieniądze. A za ile sprzedadzą? Za 70 tysięcy szkoły? A może jeszcze taniej? Kto tam myśli o dzieciach? W tej chwili mam jakby szersze spojrzenie na to, co się w tych latach wydarzyło. I mnie w tej chwili przychodzi stanąć tak jak bokser w ringu. A pan radny Siwak wie, jak bokser w ringu po ciężkim ciosie, po ciężkim nakaucie się czuje. Tragicznie. Wobec tych rodziców, tych nauczycieli, tych dzieci. Gdyby państwo zobaczyli dokładnie, to też nie jest do końca też tylko i wyłącznie wina poprzedniej rady i poprzedniego zarządu, że ta szkoła dzisiaj musi pójść do likwidacji. To już wcześniej, 2005 rok, jak zobaczymy, jaka była frekwencja, jeżeli chodzi o uczniów, jak ta szkoła wyglądała i jak przez te kilka lat poszczególne zarządy podchodziły właśnie do sprawy tej szkoły.